Zapewne wszyscy Państwo pamiętacie Kubusia Puchatka i to piękne zdanie, jak Kubuś Puchatek szukał prosiaczka i im bardziej zaglądał do chatki prosiaczka, tym bardziej prosiaczka w tej chatce nie było. Jakoś to mi się kojarzy, że im bardziej zaglądamy do budżetu państwa, im bardziej zaglądamy zwłaszcza do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, a przypomnę, że według sondaży najważniejszą sprawą, którą powinien zajmować się rząd, jest właśnie służba zdrowia i jej zreformowanie, jej uprzystępnienie obywatelom, jej usprawnienie. Natomiast ostatnią rzeczą, którą wedle obywateli rząd się powinien zajmować, naprawdę ostatnią, 10% tylko uważa to za istotne, są związki partnerskie. Czym się ostatnio zajmuje rząd? No, między innymi likwidowaniem różnych wydatków w służbie zdrowia, czy ścinaniem różnych wydatków w służbie zdrowia. Im bardziej do budżetu NFZ zaglądamy, tym więcej brakuje. Jeszcze 2 tygodnie temu mówiło się, że brakuje 15 miliardów. No może, przepraszam, miesiąc temu, nie zapisywałem sobie dat, kiedy te newsy chodziły po gazetach. 2 tygodnie temu, tydzień temu mówiło się o 20 miliardach, których brakuje. W tej chwili już mowa o 27 miliardach, których nie ma w NFZ-cie. Z tego ponad 10 miliardów to są nadwykonania szpitali, za które NFZ nie płaci szpitalom, w związku z czym szpitale wstrzymują operacje. Rozmaite ważne te. Do tego oczywiście jeszcze pani Leszczyna błysnęła swoim niewątpliwym intelektem, tłumacząc, że to wszystko wina PiS-u, bo PiS jak rządził, to płacił szpitalom wszystkie pieniądze, które powinien, i one się teraz rozbestwiły i się przyzwyczaiły, że dostają pieniądze. A PiS płacił, bo to był rok wyborczy 2023. Koniec cytatu niedosłownego, ale kto mi nie wierzy, niech sprawdzi. Rzeczywiście tak publicznie pani minister Leszczyna powiedziała. 2022 rok, o ile pamiętam, nie był rokiem wyborczym, 2021-2020 nie był wyborczy, a wtedy PiS też płacił i rozpuszczał właśnie te szpitale i one się przyzwyczaiły, że robią operacje i potem im się za to zwraca. A dlaczego im się ma zwracać, skoro co ci operowani, do czego się przydają? To jest zresztą osobny temat, o którym za moment, bo braki w NFZ-cie to jest minimum tematu, ponieważ, no cóż, 37% Polaków według najnowszych badań nie ma oszczędności. Sprzedaż detaliczna według informacji sprzed 2 dni spadła w stosunku do roku ubiegłego, analogicznego okresu roku ubiegłego, o 3%. Spodziewali się fachowcy do zdumieni, co się stało, klient umarł, powiadają, klienci zniknęli. Spodziewali się fachowcy, że 2% wzrośnie sprzedaż detaliczna. No sprzedaż detaliczna stale wzrośnie. Polacy przestają konsumować, ale nie zaczynają oszczędzać. Bo to jest, pojawiło się takie właśnie, no widocznie ludzie tą pisowską propagandą dali się omotać, że będzie gorzej, w związku z czym teraz nie kupują pieniędzy, tylko te pieniądze trzymają sobie w ręku, w skarpecie jakiejś. Nie, oszczędności nie ma. Ludzie nie wydają, bo po prostu kasy im zabrakło. Już. A to jest dopiero październik. A przed nami jeszcze okres świąteczny, no, kiedy kwitną chwilówki rozmaite, a potem to zaraz powiem na koniec, co potem, ponieważ tutaj też odnośna minister się pojawiła, znaczy właściwie i nic do tego, ale ona tak sama z siebie się wyrwała, pan Hennig-Kloska, kolejny tytan intelektu z typu tych, którymi się Donald Tusk obstawił. On zawsze lubił, to jest jego stały element, on uwielbiał znajdować takie kobiety nieprzesadnie, powiedziałbym, dociekliwe. I tam typu pani Gronkiewicz-Waltz na prezydenta Warszawy, a wcześniej do NBP-u, typu tam, gdzie się różne rzeczy działy, takie, które lepiej, żeby nie zauważała, nie? A może i zauważyła, nie wiem. Pani Ewa Kopacz też jest z tego, więc pani Hennig-Kloska, kolejny tytan intelektu z tej gwardii przybocznej Tuska, od razu podchwyciła, że to jest dobrze, że ta sprzedaż detaliczna spadła. Sprzedaż detaliczna spadła, ponieważ ludzie przestali kupować rzeczy, które są im mniej potrzebne, na przykład tekstylia. A pamiętacie Państwo tę strategię zielonych miast, którą podpisał Rafał Trzaskowski i Warszawę włączył do tej strategii, bo to trochę było o tym hałasu, ale potem już zapomniano, że tam jest przecież wyraźnie powiedziane, że mamy nie jeść mięsa, że mamy i mamy mieć, nie wiem, tam jedno ubranie na 2 lata chyba, czy jedno ubranie na rok.
No takie zobowiązania podjęto. I tu pani Henik-Kloska leci tym, powiada, leci tym sznytem, bo powiada, że dobrze, że ludzie przestali kupować, no bo nie przestali kupować jedzenia, spokojnie, to też oczywiście w ostatniej kolejności, ale za to ludzie, którzy nie kupują tekstyliów. A to tekstylia szkodzą środowisku. Powinniśmy wszyscy w ogóle być naturystami, co w naszym klimacie, no trudno, ale jak się kocha partię, to trzeba będzie, a jak się nie kocha, to też nie daj Boże trzeba będzie. Zobaczymy, jak wybory prezydenckie wyjdą. W każdym razie tutaj pani Henik-Kloska jeszcze powtarza za rozmaitymi ekooszołomami jakieś takie lewe statystyki. Oni się tam wymyślili, że bawełna to do wyprodukowania jednej koszulki trzeba 2,5 tysiąca litrów wody. Obliczenie, jak zostało to zdemaskowane przez ludzi nieco poważniejszych, fałsze obliczenia polega na tym, że tam policzono, ile wody mniej więcej uprawy pochłaniają z deszczu. Tak, zanim ta bawełna wyrośnie, zanim tego to deszcz pada latami na te bawełnę i tą wodę policzono jako zużytą. Tymczasem wyprodukowanie grama metali rzadkich, wypłukanie z rudy, gdzie trzeba tysiące, no nie przypadkiem się nazywają rzadkimi, bo to trzeba tysiące ton przewalać, żeby uzyskać kilogram takich tych rzadkich pierwiastków, które są podstawą tak zwanych ekotechnologii zielonych, których by nikt nie kupował, gdyby nie to, że jest zmuszony, bo państwa to dotują. I na tym polega ta czwarta rewolucja przemysłowa, na tym polega wielkie grabienie świata, które dzisiaj wielkie koncerny dokonują pod pozorem walki o klimat i tak dalej. Tak, rzeczywiście uzyskanie złota, srebra, platyny, ale tych wszystkich dysprozów, litów, wszystkich rzadkich, naprawdę rzadkich metali, których jest kilkanaście, już to nawet w tej chwili nie chce mi się przypominać kolejnych nazw, bo to przecież tylko dygresja, to rzeczywiście pochłania dziesiątki, setki tysięcy litrów wody ta produkcja. Stepowiejąca Afryka czy Południowa Ameryka coś mogą na ten temat powiedzieć, ale pani Leszczyna powiada, że to bardzo dobrze, niech ludzie nie kupują koszul, bo to niszczy środowisko. Myślę, że kupowanie butów też niszczy środowisko. Nie jest żadnym odkryciem, że jest powrót do PRL-u. Jakby siła pamięci jest taka repeerelizacja, że partia, nomenklatura partyjna, jedynie słuszne media, jedynie słuszne środowiska, coś takiego, no oczywiście nie ma Boga, nie ma tej sytuacji, co to mówiono za moich czasów, że za Jaruzelskim jest Bóg, a za Bugiem 40 dywizji. No teraz tych dywizji nie ma, są dyrektywy unijne w funkcji dywizji, to nie jest aż tak skuteczne i strach przed dyrektywami unijnymi nie jest porównywalny ze strachem przed interwencją ruskich, w związku z czym to się nie może udać. Ale jest taka próba repeerelizacji systemu i ona również polega na repeerelizacji dyskursu publicznego. Przecież argument o tym, że jak ceny są wysokie, to dobrze. Nie będą ludzie jeść tyle mięsa. Mięso szkodzi. No to na serce. Pamiętacie państwo? To jest pięknie to ujął Stanisław Bareja. No trudno się... Trudno zawsze znaleźć kogoś, kto lepiej opisywał tamtą rzeczywistość, ale w jednym z filmów pojawia się zepsuty tramwaj, na którym naklejają plakat "Twoje serce przypomina piechotą zdrowiej". To jest dokładnie to, co za drogo jest, nie możecie jeść, jedźcie tanie rzeczy, nieprzetworzona żywność jest zdrowsza. Co prawda tak zwana zdrowa żywność to kosztuje już takie pieniądze, że oczy z głowy, bo to jest hobby dla miasteczka Wilanów i Jagodna przede wszystkim i generalnie dla ludzi majętnych, ale rozgaduje się, a tu trzeba by tylko punkt po punkcie. Proszę państwa, no 17 milionów Polaków żyje poniżej minimum socjalnego według najnowszych danych. 2,5 miliona w skrajnym ubóstwie, bardzo gwałtowne pogorszenie sytuacji. Będą oczywiście zwolennicy rządu mówić, ale to się pogorszyło w 2023 roku, to my za to nie odpowiadamy, to PiS za to odpowiada. Dobra, ale wy odpowiadacie za to, co wy z tym chcecie zrobić. A co wy z tym chcecie zrobić? 800 plus, już tam pan minister finansów zapewniał, że jak się rozniosły pogłoski, że zlikwidują, to nie, ale cały czas tutaj kolejne tytany, kolejne mózgi z
z Platformy ministrowie, ministrzyce przebąkują, padają, że to jest zły program, on się nie sprawdził. 500 plus było zapisu, ale to oni podnieśli do 800, a teraz likwidują, bo się nie sprawdziło, jako program prodemograficzny. Może tak, ale jako program socjalny, jeżeli się to zabierze, no to, to co wtedy? To trzeba mieć pieniądze na coś innego. Ale gdzie? Zatopienie statku Oceania. Słyszeli Państwo o tym? Statek Oceania, badawczy statek od 35 lat pływał i polscy naukowcy mogli badać oceany. 10 milionów złotych na to raptem trzeba. 10 milionów złotych. Nie mają Ministerstwa Nauki Gdula z Wieczorkiem, nie znaleźli 10 milionów złotych. 10 milionów złotych dla porównania, pani Mucha 6 milionów wydała na koncert Madonny, który z zasady był przedsięwzięciem komercyjnym. Oni teraz wydali 17 milionów na grę komputerową według Olgi Tokarczuk, dla Olgi Tokarczuk, dla jej firmy. Chociaż gra komputerowa jest przedsięwzięciem z zasady deficytowym i nikt rozsądny nie finansuje gier komputerowych i dyskotek, bo zaraz jeszcze na Disco Polo i na inne przedsięwzięcia się pojawią dotacje. Tymczasem nie ma 10 milionów na naukę. O tym, że polska nauka kona, że pracownicy panu zarabiają poniżej minimum ustawowego, to już też mówiono jakiś czas temu. Świerk, Centrum Badania nad Energią Jądrową, z 47 milionów 400 tysięcy złotych, które dostały w zeszłym roku, w tym roku już się zrobiło tylko 45 milionów 300 tysięcy. No niby to jest niedużo, o 2 miliony mniej. A po co nam badania nad energią atomową, skoro my nie będziemy budować reaktorów atomowych, będziemy importować prąd gotowy. Od Niemców, jak wiadomo. Przy okazji w ramach Świerku działa Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. To jest bardzo ważna, potrzebna instytucja. Nie chodzi mi już, ja to mam akurat specjalny sentyment, bo świętej pamięci Janusz Zajdel działał, pracował w tym w CLOR-ze i jeszcze parę innych osób, które szanuję i cenię. 284 tysiące złotych. Skromna, naprawdę skromna ta kwota. Zredukowana do 79 600. Czyli no prawie, że o 3/4. Na ochronę radiologiczną, po co wydawać pieniądze na ochronę radiologiczną? W momencie, kiedy jest wojna za wschodnią granicą, w momencie, kiedy media nas co raz straszą, że ruskie a to Erdogara, to Czernobyla, to inną elektrownię atomową ukraińską mogą znowu rozpylić rdzenie atomowe, tak jak w trakcie katastrofy w Czernobylu się stało. Ale co nas obchodzi Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej? Tam żaden platformas, to nie jest sieć Łukaszewicz, to nie jest Ideas, gdzie można swoich ludzi wsadzić, żeby jako te pensje, które były wysoko wyśrubowane za PiS-u, żeby ściągać naukowców z Oxfordu, z MIT, z prestiżowych ośrodków, no to po co dawać 40 tysięcy jakiemuś profesorowi z Oxfordu, jak można dać koledze z partii? A on się jeszcze pewnie podzieli, podziałkuje, chociaż na ten temat to już oczywiście nic pewnego nie wiemy. Ale tak aż tak, żeby oceanie, żeby tam ktoś pływał po tym Bałtyku, he, chłopaki, chcecie tam dziewczyny którejś co? Nie, to kasujemy. 10 milionów złotych nie mają. Nie mają, nie wiem jaka kwota, ale dzisiaj dostałem sygnał i kurde, nie odpuszczę tego i błagam kolegów dziennikarzy, nie odpuszczajcie tego. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że od 2025 roku likwiduje całkowicie refundację dla rehabilitacji domowej, tak zwanej. Wiecie Państwo, to jest rehabilitacja domowa. Przychodzi rehabilitant i rehabilituje ludzi przewlekle niepełnosprawnych. To dotyczy ludzi po wylewach sparaliżowanych, to dotyczy ludzi z innego rodzaju niepełnosprawnościami, takich, którzy nie mogą chodzić do, nawet gdyby były jakieś w pobliżu ich przychodnie rehabilitacyjne, a przeważnie nie ma, bo to firmy, które zatrudniały zawodowych rehabilitantów, przecież tam trzeba mieć wszystkie niezbędne certyfikaty, papiery itd., te firmy stracą pieniądze. Jeżeli kogoś stać prywatnie, żeby babcie, dziadka rehabilitować po wylewie, no to jeszcze ewentualnie, ale państwowe pieniądze nie. A po co rehabilitować? To nie wiem, ile to. Nie sądzę, że były to wielkie pieniądze, no ale chyba taka logika tym rządzi. No ile taki dziadek nazbiera szparagów sparaliżowany? No to po co? Na to, co jest ważne, potrzebne, o, to pieniądze się znajdą. Już bodaj ze 3 miliardy utopiono w tym ścieku, z jakiego zrobiono, jaki zrobiono z TVP Info po bandyckim przejęciu jej przez Bodnara. Bo
wszyscy będą mówić, dobra, wcześniej to nie było idealne. Nie, mi się też nie podobało, przecież w pewnym momencie przestałem się tam pojawiać, nie bez powodu, ale można było powiedzieć, że to był paździerz, że to była propaganda, a to jest już ściek. To jest po prostu, to nawet ludzie naprawdę, nie z naszego obozu, ale na nieszczęście swoje w tym obozie mające własny rozum, wprost mówią o ścieku. No, Grzegorz Sroczyński udzielił, zareklamuje na kanale Zero, na kanale Otwarta Konserwa. Otwarta Konserwa to jest kanał założony przez Krzysztofa Ziemca, chociaż to chyba nie Krzysztof Ziemiec prowadził rozmowę z Grzegorzem Sroczyńskim, publicystą Gazeta.pl. Co on mówi otwarcie i szczerze, i prawdziwie. I o tym, jakim ściekiem są jakie tam, prawda, jakiś degeneratów, pada tu nazwisko w tym kontekście Macieja Maleńczuka, po jego sławnym wywiadzie u pani Sznepf, a na panią Sznepf, na pana Czyża, miliardy są. A Sroczyński teraz za to, co powiedział, to świętą prawdą, to pewnie będzie zalany maciami, najgorszymi życzeniami śmierci i tak dalej, bo wiem, jak działają te silni razem i te giertychowskie zastępy. To jest zresztą, to też jest ciekawy znak czasów, że nikt nie zwraca uwagi na, że dlaczego akurat Giertych stał się wodzem tych bojówek internetowych. Może to jest takie dziedzictwo, naprawdę. We krwi, w DNA, muszę córki spytać, czy takie rzeczy się w DNA przenoszą, ale w DNA kulturowym na pewno się przenoszą. Jakby Giertych żył w czasach swojego dziadka, to by organizował bojówki takie z pałkami, kastetami i żyletkami na kijach, prawda? By tam chodziły i napier... Kogo by im Giertych wskazał. A ponieważ czasy się zmieniły, to dzisiaj się takich bandytów angażuje w internecie. I oni wypisują właśnie ten, dopadniemy cię, zabijemy cię, ty żebyś zdechł, jeżeli te wszystkie inwektywy, o których po pierwsze nie chcę cytować, po drugie muszę znowu się tłumaczyć przed algorytmem, że to nie moje słowa, tylko cytaty. Ale zwrócę uwagę, pozwolę sobie na dygresję tutaj. W piśmie Newsweek, co tam kto o tym piśmie sądzi, a domyślacie się Państwo, że nie najlepiej o nim sądzę. Lis niby już nie jest naczelnym, ale lisizm się tam trzyma świetnie. W piśmie Newsweek się pojawił tekst pana Gendułka o Telewizji Republika, który no, generalnie bardzo uwiarygadnia Telewizję Republika, ponieważ pisze o konflikcie, o tym, że Jarosław Kaczyński nienawidzi Sakiewicza i odbija się ten tekst, prawda, od tych sławnych słów, sławnych już przynajmniej w naszym środowisku, prezesa Kaczyńskiego na konwencji, że nie może być tak, że tam PO-wcy kłamią jak tego i są zdyscyplinowani, mają cały aparat, a my na wielu redaktorów, nawet w zaprzyjaźnionych telewizjach, to nie możemy liczyć. No i tam się między innymi moje nazwisko pojawia również wśród redaktorów, którzy w mediach pisowskich w Republice krytykują Prawo i Sprawiedliwość. Ja oczywiście zaprzeczam oficjalnie wszystkim informacjom, które tam redaktor Jacek Gendłek w Newsweeku zapisał, ale czy dementuję je, ale zwrócę uwagę i chciałbym, żeby to do niego dotarło, więc jeszcze pewnie jakoś w mediach społecznościowych mu napiszę, że jest pewna zasadnicza różnica. Otóż ja krytykuję, rzeczywiście, nie będę mówił za kolegów, ja krytykuję PiS, wydaje mi się, że dość mocno, na antenie Republiki, ponieważ uważam, że trzeba krytykować PiS tam, gdzie słyszą to pisowcy i elektorat PiSu, a nie będę tego robił w TVN. Jakbym miał pretensje do jakiegoś Żyda, to poszedłbym do żydowskiej gazety, a nie do Folkische Beobachter. Dlatego gardzę postawą ludzi z mojego środowiska, którzy idą do TVN-u nadawać na prawicę i w ten sposób chcą robić karierę. Ale to jest ich sprawa. Ja rzeczywiście nie głoszę przekazu partyjnego, mówię to, co uważam. Często uważam, że PiS robi straszne głupoty. I jaki jest tego efekt? Na ulicy jestem bardzo często i w różnych miejscach zaczepiany przez widzów Republiki, którzy mi dziękują, mówią, że to jest dobre, co mówię. Również czasami dziękują za to, że krytykuję PiS, bo PiS schrzanił rozmaite rzeczy i ma się z tego rozliczyć.
I to nie jest tylko mój pogląd. Ludzie, którzy oglądają Republikę, a jest ich już sporo, parę set tysięcy ludzi, zobaczcie Państwo w Nielsena, w tak zwanym ujęciu dziennym przekrojowym, czyli średnio, a przecież są różne godziny oglądalności, są te, kiedy jest ponad milion i są te, kiedy poranne, kiedy jest ledwie 100 tysięcy, ale tam to ujęcie godzinne czy godzinowe, nie, w kamerze tych ludzi jest dużo. Republika stała się piątą telewizją w kraju, drugą telewizją. Myślę, że niedługo TVN przeskoczy, ale TVN24, ale nawet jeżeli nie, to jest to naprawdę duże grono ludzi, którzy piszą listy, piszą maile, są bardzo związani z tym. Nigdy albo bardzo rzadko, i to raczej ze strony zwolenników Konfederacji, się spotykam z pretensjami, że skrytykowałem naszą ukochaną partię. Natomiast I z tego, co wiem, nikt inny też nie ma hejtu. Pamiętam, że jeszcze jak PiS rządził na zebraniach klubów Gazety Polskiej, co mówili ludzie na temat paździerzów TVP i jak z troską niejaką, mówiąc, że to się skończy tym, że to kompromituje PiS. I w każdym razie nie ma tego problemu. Natomiast każdy, kto z umownej tamtej strony się wychyli, jak Sroczyński, jak Meller, dostaje taki internetowy na szczęście, ale zostaje natychmiast parszywym, trendowatym. No pamiętacie Państwo Kampuś Polska? I jak skąd się pojawiło pojęcie symetrystów i co tam spotkało Mellera i innych? Także dlatego aż się boję o Sroczyńskiego po tym, co powiedział uczciwie i szczerze i po tym, co pisze. Zobaczcie Państwo, co pisze o rządzie Tuska. W każdym razie jest taka różnica. Panie redaktorze Gendłek, proszę to uwzględnić, że jest zasadnicza różnica między PO-owcami a PiS-owcami, mimo że to PiS powinien w tej chwili być na logikę w większych emocjach i bardziej się radykalizować, no bo jeżeli się jest w opozycji, jeżeli się straciło władzę i pada się ofiarą rozmaitych działań bandyckich, bo inaczej nie można nazwać tego, co obecna władza robi, to te emocje sprzyjałyby temu, żeby bardziej właśnie na swoich dziennikarzy w duchu Jarosława Kaczyńskiego najeżdżać, że jak to pewien prominentny polityk PiSu mi powtórzył, uwielbiam to określenie, na froncie jesteśmy na wojnie, a na froncie się nie zakłada klubów dyskusyjnych. Otóż to nie jest, to jest nacisk polityków, to nie jest nacisk oddolny, ja go przynajmniej nigdy nie odczułem. To była dygresja. Wracamy do tego, że nic nie ma pieniędzy. Sprawa cofnięcia pieniędzy na rehabilitację dla ciężko chorych, niepłacenie szpitalom za nadwykonania, dziura 27-milionowa w NFZ-cie, ogromne podwyżki gazu, prądu i tak dalej. Już Państwo nie będę, po prostu nie będę tego wyliczał, no, bo wystarczy, codziennie przychodzą nowe informacje, a jednocześnie cięte są fundusze na naukę, zabierane są fundusze ważnym instytucjom, nie ma na komputer kwantowy, nie ma na rozmaite inne naukowe, no bo po co Polakom naukowcy? Niech szparagi zbierają, prawda? Jasne, to już nie ja jeden mówię, nie jeden, ja jestem takim osobą, który to wszystko opowiada. Ale do tego wszystkiego jeszcze jest jedno, obiecałem, że na koniec Państwu wyjaśnię, co będzie. Na przyszły rok ta ekipa zaplanowała budżet z niewiarygodnym deficytem. 1/3 dochodów państwa została przewidziana jako deficyt. 600 miliardów złotych, nieco ponad 600 miliardów złotych w przyszłym roku zaplanowanych jest dochodów. Nie wiem, czy zostaną zrealizowane, bo tam są na przykład dochody ze spółek Skarbu Państwa, które kwartał po kwartale wykazują straty coraz większe, a przecież kiedyś, jeszcze rok temu, wykazywały pieniądze. No ale na pewno specjaliści wyjaśnią, że to jest wina PiS-u. To na Litwę Polską Polacy zapomnieli przez 8 lat, jak rządził Donald Tusk przed rokiem 2013, kiedy sobie poszedł do Brukseli na wyższe stanowisko. Otóż przypomnę pokrótce, rządził tak, że miał fantastyczną koniunkturę. W ciągu pierwszych 4 lat swoich rządów po roku 2007, dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej, ku koniunkturze światowej i napływowi ogromnych pieniędzy, miał 5. PKB do dyspozycji. W ciągu 4 lat, przepraszam, 5. budżet państwa.
w ciągu 4 lat napłynęło do Polski tyle pieniędzy zagranicznych, że można było z tego zrobić piąty pyk. Mimo to do końca, do 2013 roku nie wytrzymał, zrobił 2 wielkie przewały, wielkie skoki na kasę. Na miękkich nogach, ale musiał, tak jak Jaruzelski stan wojenny na miękkich nogach wprowadzał, ale mu kazali. Proszę profesora Dudka przeczytać, jak była historia ze stanem wojennym, naprawdę jak wyglądała, to tak samo Tusk się zdecydował na 2 bardzo niepopularne posunięcia. Ukradł pieniądze z OFE, a wcześniej wprowadził wiek emerytalny dużo wyższy. Albo może najpierw podniósł wiek emerytalny, a potem ukradł pieniądze z OFE, co zresztą zostało klepnięte przez ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Rzeplińskiego, który uznał, że pieniądze z OFE były wprawdzie publiczne, ale prywatne, ale w pewnym sensie publiczne, więc w pewnym sensie przeniesienie ich z OFE do ZUS-u, gdzie nie ma żadnej gwarancji, bo w OFE miałaby gwarancje, to były nasze oszczędności, a w ZUS-ie to jest takie, że się daje i coś tam może dostaniesz, jak zobaczymy, jak dojdziesz do wieku emerytalnego, jak będzie sytuacja wyglądać. Więc takie 2 skoki musiał zrobić przy ogromnej koniunkturze. Teraz jest dekoniunktura. I teraz po prostu wpływy do budżetu padają na zbity pysk, ale jest jedno szczęście, które spotkało PO-owców. To, że prezesem NBP był Adam Glapiński, którego teraz chcą stawiać przed Trybunał Stanu. Pod idiotycznymi zarzutami, nawet nie pod to, co mogliby go, bo rzeczywiście na pograniczu złamania konstytucji była aktywność NBP w wykupywaniu długu polskiego, ale nie za to chcą go skazywać, tylko za to, że jest z PiS-u, prawda? Jakieś tam absurdalne, niezależność banku i tak dalej naruszył. Prawda jest taka, że dzięki temu, że NBP wykupywał polski dług, to Polska ma bardzo dobrą strukturę długu i może się zadłużyć więcej. I Tusk bezlitośnie z tego korzysta i bierze 300 prawie miliardów, zaciąga pożyczki na przyszły rok. To są przecież, to nie tylko jest 300 miliardów do oddania. Jak się zaciąga miliard pożyczki, to się oddaje 1,5 miliarda albo i 2, bo to zależy na jaki ten. W dodatku to już tym razem nie będzie dług krajowy, tylko to będzie zagraniczny dług. A zagranica, no, po pierwsze nie odpuści, po drugie pieniądze z długu krajowego pracują w Polsce nawet jak się spłaca. Natomiast pieniądze, jak się spłaca dług zagraniczny, to się oddaje te pieniądze zagranicy. Więc to jest działanie antypaństwowe, kolejne tej ekipy, na niewiarygodną skalę, na którą oczywiście mogą sobie pozwolić w tym sensie, że budżet się nie załamie przy tak ogromnym deficycie w tym roku. Pytanie, na co te pieniądze mają być przeznaczone? Skoro nie budujemy portów, kontenerowych terminali, nie udrażniamy szelfu do portu prowadzącego, zrezygnowaliśmy z Atomu, zrezygnowaliśmy z CPK de facto. Teraz jakieś opowieści dziwnej treści, że zbudujemy CPK za własne pieniądze bez firm zagranicznych. No, cały sens tego polegał na tym. Dobra, nieważne. Wiadomo, że chodzi o to, żeby CPK nie było, żeby nie było elektrowni atomowych, żeby nie było żeglownej Odry, która tworzy zagrożenie dla niemieckich interesów. Wszystko to, wiadomo, to jest wszystko znane i na co w takim razie te pieniądze? Jeśli nie na inwestycje, to na co? One się pojawią tu. Wróżył to kolega Koziński w moim saloniku politycznym w Republice i niestety chyba miał rację. One się zapewne mają pojawić szeroką falą na początku przyszłego roku. I wtedy te pieniądze, co ich nie ma i nie będzie, które, no, chyba nie muszę tłumaczyć skąd cytat, bo to wszystkim wbito w głowy przez ostatnie 8 lat, to się okaże, że się pojawią pieniądze. Są, mają być w lutym, w marcu, w kwietniu, a potem będą wybory prezydenckie. I znów wracamy do tematu PRL-izacji, bo ja pamiętam, że w PRL-u tak było, że czego nie było, to czasami bywało. Jak była jakaś akcja referendalna za Jaruzelskiego, albo wcześniej to po prostu na 1 maja, na rocznicę rewolucji, na przyjazd towarzysza Breżniewa do Polski. Nagle się w sklepach pojawiało to, czego wcześniej w sklepach nie było. Nawet pomarańcze się pojawiały. Kubańskie. Takie sobie. Ale jednak pomarańcze się pojawiały. I do wyborów prezydenckich prawdopodobnie ten deficyt gigantyczny wzięty na przyszły rok wystarczy, żeby jakoś. A potem to się pomyśli i będzie tak znowu, jak jest w tej chwili. A w tej chwili jest tak, że mógłbym cały ten film wymieniać, po prostu kolejne cięcia, zwłaszcza w dziedzinie służby zdrowia, no bo przecież na propagandę to nieobecną.
tylko na NFZ-cie, tylko na szpitalach, tylko na niepełnosprawnych. O, na tym się oszczędza. No i na 800+. Te srebrniki, jak redaktor Hrabota nazwał pieniądze w zasiłku, że to ludzie biorą srebrniki. Nie wiem, czy on sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie zniosą skojarzenia słowo srebrniki, a czy też świadomie chcę mówić, że ci, którzy biorą jakieś pieniądze od państwa, to Judasze są po prostu przekupywani tymi pieniędzmi, zdrajcy. No może to jest nowy dyskurs, z którym się już niedługo w ramach totalnej reperelizacji zapoznamy. Zaraz po tym, jak uda się nam wytłumaczyć, że jeżeli mniej mamy pieniędzy i mniej kupujemy, to dobrze, bo będziemy dzięki temu zdrowsi i klimat uratujemy.